Cieszę się, że chociaż w takiej formie możemy się dzisiaj spotkać, bo chciałam wam coś ciekawego opowiedzieć. Pewnie niektórzy z Was wiedzą, że bardzo lubię zwiedzać świat, interesują mnie inne kraje i może jesteście ciekawi, co robię teraz w domu, jak nie można nigdzie wyjechać. W tym czasie oglądam zdjęcia z moich podróży, przypominam sobie różne rzeczy, opowiadam. I też porządkuję te zdjęcia, bo ich strasznie dużo. Ale też bardzo lubię czytać książki o podróżnikach, różne artykuły, które opowiadają o tym, jakie inni ludzie mieli pomysły, jak zwiedzać świat. Niektóre z nich mi się tak bardzo spodobały, że postanowiłam wam o nich opowiedzieć i stworzyć cykl filmów o polskich podróżnikach. I dzisiaj będzie pierwsza opowieść. Będzie to opowieść o Kazimierzu Nowaku. Ten pan, którego tutaj widzicie, urodził się 123 lata temu. Wiecie co, to jest strasznie dawno. Wtedy nie żyło żadne z was. Nie żyłam ja. Nie żyli nawet wasi rodzice ani dziadkowie. I to były takie czasy zupełnie inne niż teraz. Mało kto latał samolotem, mało kto w ogóle wyjeżdżał za granicę. Nie było internetu, ludzie nie wiedzieli, jak, nie mogli tak łatwo dowiedzieć się, jak wygląda życie w innych krajach, poza Polską, na innych kontynentach. I też takim głównym środkiem komunikacji były kasety. I w takich czasach żył Kazik, który już jako dziecko bardzo lubił słuchać właśnie o różnych egzotycznych przygodach podróżników, o tym, jak żyją ludzie w innych krajach. I też miał drugą pasję, ponieważ bardzo lubił jeździć rowerem. I on jeździł dużo rowerem na wycieczki po Polsce, ale też już mając 15 lat wyjechał na pierwszą wycieczkę za granicę Polski do Włoch. I później tak sobie pomyślał, jak już był dorosły i szukał pracy, że będzie takim korespondentem, będzie pisał artykuły właśnie do gazet i robił zdjęcia ze swoich podróży do różnych krajów w Europie. Później był taki czas, że wybuchła I wojna światowa i po tej wojnie Kazik już był starszy. Tutaj jest takie niewyraźne zdjęcie, może wam też udostępnię tą prezentację, żebyście mogli ją jeszcze zobaczyć w domach. Bo tu jest Kazik ze swoją żoną i dziećmi. I właśnie po I wojnie światowej było tak, że Kazimierz stracił pracę. Nie miał pracy, nie miał pieniędzy na utrzymanie swojej rodziny. I tak się zastanawiał, co zrobić. Pamiętał, że bardzo lubi podróżować. I pamiętał, że od zawsze ciekawiło go, jak wygląda Afryka. Czy naprawdę są tam takie zwierzęta, jak ich słyszą? Czy są tam ludzie o ciemnej skórze? Jakie mają oni zwyczaje? I chciał sprawdzić, czy to wszystko jest prawdą. I postanowił wyjechać w podróż po Afryce i z tej podróży przysłać różne artykuły, zdjęcia i dzięki nim zarabiać, bo wysyłał je do gazet polskich, gazet zagranicznych. Dużo osób było ciekawych jego relacji. I Kazimierz najpierw podróżował rowerem i pociągiem do Włoch, a stamtąd ruszył statkiem do Trypolisu, takiej miejscowości, miasta w Afryce. Kazik miał niesamowity pomysł. W podróż po Afryce wziął swój taki trochę starszy, kilkuletni rower. I sobie wymyślił, że on przejedzie z północy na południe przez całą Afrykę na rowerze. Niesamowity pomysł, co? I postanowił jechać wzdłuż rzeki Nil, a później szlakiem wielkich jezior afrykańskich. I jego podróż wyglądała różnie. Nieraz zakopywał się w piaskach pustyni i wcale nie mógł jechać na tym rowerze, tylko musiał go prowadzić. Spotykał miejscową ludność, poznawał
różne zwierzęta, na przykład tutaj wielbłąda. Był ciekawy, jak oni żyją, czy się ubierają i w co, w jakich miejscach żyją. Poznał też na przykład króla jednego z plemion afrykańskich. Kazika bardzo ciekawiło to, co on widzi, ale tak samo dla ludzi mieszkających w Afryce on był ciekawy, ponieważ miał białą skórę. A co więcej, poruszał się na takiej dziwnej maszynie jak rower. Wiele osób mieszkających w Afryce nigdy nie widziała roweru i była bardzo ciekawa, co to jest. Było też tak, że Kazik miał taką przygodę. Przyszedł do jakiegoś plemienia afrykańskiego, wychodzi ich król i mówi: dzień dobry, Kazimierzu z Polski, witam cię. Kazik stanął i mówi: skąd oni wiedzą? Nie było wtedy telefonów. Nie było wtedy internetu. Okazało się, że w tych plemionach mieli tamtamy, czyli takie duże bębny, na których stukając w nie potrafili przekazać sobie informacje z jednej wioski do drugiej. Ja nie mam pojęcia, jak to możliwe, ale oni najwyraźniej to potrafili, jeżeli w jednej wiosce był Kazik, a w drugiej już o nim wiedzieli. Ciekawe, co? I Kazik też, tak jak mówiłam, pisał artykuły do gazet. To jest jedno z moich ulubionych zdjęć, kiedy miejscowi czytają gazety w swoim języku, a Kazimierz ma kurier codzienny, gazetę z Polski. Może czyta swoje artykuły. Być może tę gazetę przysłała mu żona, która wysyłała do niego listy, bo wtedy nie było telefonów komórkowych, nie było e-maili i pisało się listy na kartce i wysyłało je pocztą. Przysyłała mu też różne materiały do zdjęć, żeby mógł mieć klisze i też nieraz przysyłała pieniądze, ponieważ on zarabiał, ale wszystkie pieniądze były przysyłane do Polski i ona musiała mu przysyłać, żeby miał za co podróżować. I Kazimierz dotarł tam, gdzie chciał, do Przyląska Igielnego, czyli do miejsca, które jest wysunięte najdalej na południe w Afryce. I miał taką propozycję, żeby wrócić stamtąd samolotem. Ale jak pomyślał o tych wszystkich luksusach, o tych tłumach ludzi, o tym, że mógłby mieć własne łóżko i łazienkę, to stwierdził: nie podoba mi się to. Wracam na północ na rowerze. Ale podróż powrotna wcale nie była taka prosta. Już po krótkim czasie jego wieloletni rower rozpadł się na części. Na szczęście spotkał w Afryce Polaka, który postanowił dać mu konia. Nazwał tego konia Żbik i na nim jechał, a dokupił drugie, nazwał tego konia, przepraszam, Ryż i na nim jechał, a dokupił drugiego konia Żbika i tak go nazwał i na nim wiózł bagaże. Później tymi końmi dotarł do rzeki, którą postanowił spłynąć na takim czółnie tubylczym, afrykańskim. Niestety znowu miał wypadek. To czółno się rozwaliło na części i następnie musiał przez to iść pieszo. Szedł jakiś czas przez dżunglę i kraje afrykańskie pieszo, aż dotarł do kolejnej miejscowości, gdzie mógł kupić kolejną łódź. Nazwał ją Maryś, na cześć swojej żony Marysi. I nią dotarł do końca tej rzeki, gdzie udało mu się pożyczyć rower. Rowerem dotarł do pustyni. Niestety z różnych powodów nie pozwolono mu przejechać przez nią rowerem. Chociaż już kiedyś to robił. Dlatego postanowił kupić dromadery i na tych dromaderach przejść całą pustynię aż do Algieru. Algier już był końcem tej wyprawy przez Afrykę. Stamtąd już statkiem i pociągami wrócił do Polski. Podróż Kazika trwała 5 lat. Niektórzy z Was pewnie tyle mają, inni jeszcze nie. To znaczy, że całe życie osób, które mają 5 lat, Kazik wędrował po Afryce. Z Afryki przywiózł 10 tysięcy zdjęć. Nie wiem, czy pamiętacie takie kostki z naszego przedszkola, które przedstawiają 1000. Gdyby wziąć 10 takich kostek i pomyśleć, że każdy koralik to jedno zdjęcie, to właśnie tyle zdjęć Kazik przywiózł z Afryki. Jak będziemy w przedszkolu, to mogę Wam to pokazać na żywo. I później Kazik, jak wrócił do Polski, to lubił opowiadać o swoich podróżach, pokazywał zdjęcia. Planował też napisać książkę i pojechać w kolejną podróż do Azji.
Niestety skończyło się tak, że złapał różne choroby w Afryce, był bardzo osłabiony i niecały rok po powrocie zmarł. Jednak znalazły się osoby, które fascynowała podróż Kazika i pan Łukasz Wierzbicki napisał taką książkę Afryka Kazika, dostępny też jest audiobook. Gdybyście chcieli, to polecam dla wszystkich dzieci, a rodziców zachęcam do przeczytania takiego zbioru listów z podróży, tych reportaży, które Kazik pisał. Jest też dostępny audiobook. I chciałam Was też zachęcić do tego, żebyście teraz, jak siedzicie w domach, przypomnieli sobie różne wyprawy rowerowe, może by planowali, gdzie kiedyś rowerem pojedziecie. A może ktoś z Was był w Afryce? Jeżeli chcecie nam o tym opowiedzieć, to dla dzieci z naszego przedszkola taka zachęta, żebyście te opowieści nagrali, może pokażecie nam zdjęcie i wrzucili do naszego prywatnego folderu, a dla osób, które są spoza przedszkola, zachęcam, żeby przygotowały takie prezentacje dla swoich rodziców, dziadków, a może kolegów. Dzięki i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!